dwa boiska do plażowej piłki siatkowej, a także trzy altany, z których będą mogli korzystać wypoczywający. To nowe obiekty, które pojawiły się na terenach przylegających do radoszyckiego zalewu Antoniów. Gmina Radoszyce pozyskała środki w kwocie ponad 100 tysięcy złotych, ponad 122 tysiące całość inwestycji. W skład tutaj wchodzą m.in. dwa boiska do piłki siatkowej, które obecnie są na etapie odbioru i w tej chwili też są wykonywane, jak tutaj widzimy po mojej lewej stronie i za mną, altanki, 3 sztuki, za kwotę ponad 65 tysięcy złotych. Jest to kolejny etap rozbudowy infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zalewie Antoniów. Wszystkie te działania mają uczynić to miejsce jeszcze bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców regionu, a także dla przyjeżdżających tam wypocząć turystów. Przedstawiciele gminy zapowiadają, że zarówno boisk sportowych, jak i altan w przyszłości przy zbiorniku wodnym powstanie więcej.